Krzysztof Danielewicz po meczu z Wisłą Kraków. Krzyśku, nie boję się użyć tego stwierdzenia, to heroiczna postawa drużyny. Skończyła się tym, że wywozimy bardzo cenny punkt. Na pewno trzeba nam to oddać dzisiaj, że w wielu sytuacjach gdzieś tak walczyliśmy jeden za drugiego i chroniąc też bramki często, przed zwrotem bezpośrednio bramki. Myślę, że tak powinna funkcjonować drużyna i dzisiaj pod tym kątem naprawdę fajnie to wyglądało. Czuliśmy, że rzeczywiście jakby jesteśmy jednością i dzięki temu no ciężej nam było strzelić bramkę, chociaż wiadomo, Wisła miała swoje sytuacje, no ale my też mieliśmy swoje. Można było odnieść takie wrażenie, że im dalej w las, tym dla Was nie było trudniej, co mogłoby się wydawać, że tak powinno być, a łapali się trochę wiatr w żagle. Tak, no wiedzieliśmy, jakie to jest dzisiaj tutaj wydarzenie dla społeczności Wisły, że to jest duży event, dużo kibiców, dużo gdzieś tam takiej uwagi i też wiedzieliśmy, że na pewno początek Wisła będzie chciała mocno ruszyć, żeby zaznaczyć, że to jest ten ich dzień i to będzie dla nich święto. Ale też wiedzieliśmy, że jeżeli to przetrzymamy i damy im się trochę wyszaleć, a później będziemy mieli swoje okazje, no to z biegiem czasu będzie im trudniej, bo też będzie jakaś tam presja na tym, żeby to spotkanie wygrać, żeby fajnie pożegnać Kubę Waszczykowskiego i tak dalej. Więc jakby zgadza się pod takim kątem psychologicznym, czas trochę działał na naszą korzyść. No i rzeczywiście, jakby jak się później okazało w tym meczu, Wisła nie była taka groźna momentami, jak się okazywało i odgryzaliśmy się gdzieś tam. Szkoda, że nieuznane te bramki, szkoda, że parę kontr gdzieś tam mogliśmy lepiej zakończyć. Pierwszy punkt w tym sezonie, myślę, że na wyjeździe, w naszej sytuacji, gdzieś tam z naszymi, wiadomo, aspiracjami my zawsze chcemy wygrywać, ale też kiedyś od czegoś trzeba zacząć i pracować dalej. Dziękuję bardzo.